Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Power, witam was ponownie w Unchartedzie. Dwa dzwony rozbrzmiewające jednocześnie. Aha, no dobra. Tylko jednocześnie to w sensie, że... Mogę do niego na przykład strzelić? A, dobra, mogę strzelić, nie? Okej. Dobra, fajnie, że sobie to w miarę szybko rozkminiłem. Tutaj jeszcze te dezerty leżą. Coś tu znajdę ciekawego. To wygląda, jakby tutaj mógł się znajdować skarbek. Ale go nie ma. Smuteczek. Oczywiście nie wiem, czy mówiłem na początku odcinka, zawsze przypominam o wszelakich aktywnościach, czyli łapki, suby, komentarze i dotacje. Wow. Mamy wszystkie wskazówki. Uda nam się, młody. Jak on do diabła chce wytargać stąd ten posąg? No to jest zapewne zagadka dla ciebie, Nathan. Ty to masz rozwiązać. Jezu, to są jakieś kurwa krypty. Rany ci gość. Wow. Dobra, aż tak. Wszędzie. Aż tak dziwnie gra zlagowała, nie? Z takiego. Z takiego worth it bliska. W głowę. Po prostu coś pięknego. Ej, to by jeszcze wyglądało tak, jakby on mnie nie widział w ogóle. Dobra, no ale mają amunicję dla mnie, no to wiecie. Coś tam wystrzelam, coś tam znajdę, jakiś tam skarbek się znalazł. Oczywiście musieli zacząć krzyczeć, jak sobie skarbka szukałem. Oh, shit! Dobra. Tego pierwszego to się nawet dobrze nie zastanowiłem, w co celuję, po prostu zobaczyłem, o kurwa, napierdalać, nie? Dobra, ale do... Patrzę koleś, to mówię, napierdalam do niego, nie? Czy ja już mam max DM4? Ty, mam max DM4, ja może z tym będę chodził. Jest taka dość chyba legit broń, nie? Czy tu będą kolejni, czy tu będę miał chwilę spokoju? Oto jest dobre pytanie, to jest zagadka w każdego tego typu grze, czy wiecie, czy można sobie spokojnie poskakać, bo jest dużo takich rzeczy, sobie spokojnie możemy pohopsać. A czasami hopsami do nas napierdalają. To całkowicie niedopuszczalne. Czego ty ode mnie oczekujesz, Roman? Moi ludzie są masakrowani! Ciężko mi uwierzyć, że jeden człowiek może być do tego zdolny. Cholera jasna! To nie tylko Drake! Mówię ci, wyspa jest przeklęta! Dosyć. Zabieraj tę żałosną bandę i wynoś się. Chwila, nie możesz się mnie tak po prostu pozbyć! Wisisz mi złoto! Twoja działka, Eddie, zależała od tego, czy wykonasz to, co ci zleciłem. Zapewniłeś, że Drake jest uwięziony, a wyspa zabezpieczona. O, to bzdura, Roman! I dobrze o tym wiesz! Do widzenia, panie Radza. Tej kamu! Mattia Giallo! Sieran! Mego wykina po hiszpańsku chyba. I czemu zatrudniłeś tego zabobonnego idiotę? Chciałeś kogoś taniego. Cóż, dostajesz to, za co płacisz. A jak z tobą, Navarro? Jesteś wart swojej ceny? Skarbiec jest tu, na pewno. Zaufanie Sullivanowi... To był błąd. Wie. Że zabijemy go za kłamstwo. Nie bądź głupi. Wie, że zginie, jak znajdziemy skarb. Nie ma żadnego powodu, żeby nam pomagać. Wiesz co, Navarro, czasem myślę, że mózg zostawiłeś w norze, w której cię znalazłem.
Potrzebuję tylko trochę więcej czasu. Poszukiwanie tego skarbu jakoś powoli przestaje mi się opłacać. Zapewniam cię, że Eldorado jest dużo więcej warte niż sobie wyobrażasz. Lepiej, żeby było. Nie wiem, czy ja tu mogę sobie tak na luzie chodzić, czy oni tu się zaraz gdzieś nie pojawią. Serio, nie wiem, co mnie bardziej przeraża. To, że jest tutaj tylu przeciwników. A to całe tony przeciwników. Czy to, że pojawią się te dziwne stworzenia, które bronią tego całego Eldorado. Halo, halo, jest tu ktoś? Dobra, chyba tu nikogo nie ma. Wiecie, lampa mnie tu jakaś świeci. No to... Ciekawe, czy oni w ogóle widzą moją latarkę na przykład. To jest taki jawny znak, że ktoś się zbliża, nie? Jezu, z tym tapaniem czasami to jest tak dziwnie. Na tropie skarbu. Gdzie mam teraz iść? Prawo, lewo? Teoretycznie chyba w prawo. Obstawiam, że w lewo będzie jakiś skarbek. No bo chociaż mogłaby tu być amunicja. Cokolwiek. Nie no, gra mnie ewidentnie wychujała. Dała mi ścieżkę w lewo tylko po to, żebym tu przeszedł. To w ogóle wygląda, jakbym już tu był wcześniej. Takie mam wrażenie. Dobra, coś tak czułem, że tu mogę wejść, bo widziałem tam lianę, żeby się huśtać albo wspinać po niej. Dobra. O! Jaki jump. Tylko czemu ja się teraz po tym spinam? Ja tu... A no w sumie nie wskoczyłbym sobie tutaj aż tak wysoko, nie? Dobra. Jest dobrze. A, tu będę musiał na górę wejść, no ta. Drzwi zamknięte. Nic bym tu nie zdziałał. Do okna? Pewnie do okna, nie? Co dalej? O. No wyjdź. Wychyl się. Kurwo. Elo. Oh shit. Jezu, myślałem, że to jest głębiej. Słyszysz mnie? Tak. Sali, kręcę się tu w kółko. Czytaliśmy z dziewczyną tu trochę książek. I chyba w górnej części kościoła jest ukryty balkon. Dotrzesz tam? Tak sądzę. Tak. Dobra, odezwij się. Ej, a tu są już martwi ludzie jacyś. Halo. O co tu się rozchodzi? Już on nie spadł chyba z góry, nie? Czy spadł? Nie no. A dobra, bo myślę, na dole wcześniej się biłem. Tak patrzę, mówię, skąd tu się nagle martwe ludzie wzięły? A czemuśmy tu od razu wcześniej na górę nie wchodzili? Panie Sullivan! O co tu się rozchodzi w tym momencie? O, skarbek. A to już na randomie teraz zobaczyłem. Nawet się nie spodziewałem, że tutaj coś będzie. Dobra, jakaś figurka ptaszora.
Nie wiem, co ja te skarby zbieram, ale jak już jakiś zobaczę, to się nie mogę oprzeć, żeby go nie podnieść. Gdzie... Hey, wait the fucking second. Że tu już wcześniej właziłem tędy. O jakim balkonie on mówił? Nie wiem. Oczywiście zaraz gra stwierdzi, że jestem idiotą i mi wywali jakąś wskazówkę, nie? To jest o tyle fajne właśnie w Unchartedzie. Tomb Raider tego tak nie ułatwiał, nie upraszczał, nie? Bo tu mogę zejść na dół. On coś mówił o jakimś górnym balkonie, ale no co, ja tam dalej nigdzie nie mogę przejść chyba. No w razie jak spadnę, to sobie wrócę, ale... No tam nie mam co iść, bo tam sobie wchodziłem tym bocznym wejściem. Ja się wcześniej z tymi wszystkimi gadami naparzałem. Tylko nie, wtedy jakoś stamtąd w ogóle wszedłem. Halo. Zgubiłem się. No nie, no ewidentnie tędy wchodziliśmy, nie? Może nie? Może ja mam jakieś omamy? Dobra, tu widzę jak... Nie, dobra, to mi się wydawało, że takie podobne wejście po prostu. Okej. Czeka mnie trochę hopsania, rozumiem. A, pod tym się mogę wspinać, a nie hopsać. Znaczy, myślałem, że to się, wiecie, będzie bujało, nie? No, oczywiście. Wiecie co, chłopaki? Uważaj! Ach! 50 zabójstw. Dopiero? Serio? Twój koniec. To był twój koniec, Bombel. Skąd oni wybiegli? Skąd oni się tu wzięli? Oczywiście, że jakaś strzelba. Ja zmarnowałem granat. Nic im totalnie ten granat nie zrobił. To leżał obok nich. Powinni co najmniej paść martwi, ale nie. O! To musi być to. Mamy serducho, nie? Dobra. YOLO! Dobra, na lewo. Raz, dwa, bo się to będzie wszystko rozpadało. Teraz co? Na żyrandol pewnie, nie? On się, nie, on dość solidnie zamocowany na całe szczęście. Jest jakaś wybuchowa beczka, to co mi się nie podoba. Dobra, teraz tutaj na kolumienę. Ono ledwo się chycił. Dosłownie, ledwo. Jedyną prawilną drogę widzę gdzieś tutaj. Czy ja się chwycę tego czegoś, czy mam skoczyć tam? Nie wiem. Nie będę ryzykował chwytania się jakichś dziwnych rzeczy. Pobiegnę naokoło. Zapewne się dało, a jestem dzbanem. O, jaki duży klucz. Co teraz? Tam jest drugi klucz. Okej. Nie wiem, czy to jest jakoś czasowe, czy nie. Oh shit! Najgorsze jest to, że...
Czy oni tu już nie żyją? O, nie żyją. Czemu ta gra mnie tak dziwnie zrespiła? Ta, to musi być to, bla bla bla. Kurwa, Jezu, nie. To jest najgorsze, że nie zawsze to się odczyta tak, gdzie... Znaczy, nie zawsze się odczytuje moment, gdzie ja chcę skoczyć. Dobra, gro, ja wiem, że dziennik. Naprawdę nie potrzebuję go teraz, bo ja tu wiem, co mam zrobić, nie? Gdzie mam iść. Tylko całkiem zdbaniłem moment skakania jakiegokolwiek, nie? A jeszcze ta kamera się obracająca w... Nie w tę stronę, co potrzeba. Naprawdę. Naprawdę. Mam nadzieję, że w dwójce to jest lepiej zrobione. Ale wiecie, czasami no... Pierwsze podejście do jakiejś gry jest zjebane. W dwójce coś poprawią. Ale nie oszukujmy się, nie poprawią wszystkiego, nie? Czasami dodadzą fajną mechanikę, na przykład w tej nowej mechanice coś spierdolą. Co no wiecie, no ja tam zawsze lubię jakieś coś nowego w kolejnej serii, jakiś nowy Bayer gadżet czy cokolwiek, czy wykorzystywanie jakiegoś motywu, nie? Ale wiecie, badania pokazują, że dużo graczy na przykład z czegoś nie korzysta. Jak na przykład, nie wiem... Chyba w którymś asasynie takie wykorzystanie tego... noża, to już była taka moja ostateczność na przykład, nie? Czy ja tam doskoczę w ogóle? Ej, wait. Się tego chwycę. Ja już myślałem, że się tego nie złapię. Dobra, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. Tu po krawędzi. Tutaj nie przeskocz za daleko, Nathan, dziękuję. Co się przede mną otworzy? Aha. Tak po prostu. Tu już widzę, że chyba będę musiał sobie tak. I na łańcuch. O, Jezu, tak na samej krawędzi. Boże, myślałem, że spadnę znowu, no. Ha. Dobra, wiedziałem, że jak pójdę tu i zobaczymy ścianę, to musi być chociaż skarbek. A chociaż nic się nie błyszczało niby, ale no okej, okay, musi być coś, nie? No, no witaj. Chyba jaja sobie robicie. Hej, Sally. Jestem. Pamiętasz ten fałszywy trop, który sprzedałeś Romanowi i Navarro? Tak. No to siedzą właśnie tam, gdzie jest skarbiec. A, fałszywe szczęście. Słuchaj, potrzebuję jakiejś dywersji, żeby ich wyciągnąć. Nie ma sprawy, młody. Dywersja raz, proszę. Ej, Sally. Tak? Jak pójdą, spotkamy się w mauzoleum. Idźcie przez katakumby. Jest bezpieczniej. Przyjąłem. A teraz muszę przejść niezauważenie koło tych bandziorów. Tylko jak to zrobić, Nathan, nie? Ja sobie nie zobaczą, że ja sobie dodaję tak hop sam po prostu, nie? Sullivan uciekł! Odszukać go! Szybko! Mam tu karabin wyborowy. Czy dobrą opcją jest go wziąć, czy nie? No to jest pytanie. Nie wiem, czy mi się przyda.
seria, bo to i tak się rozpocznie mucka zaraz, nie? Sądzę, że M4 zrobię więcej niż takim, kurwa, dragunowym. Dobra, co ja tu mam w ogóle podziałać? Trzeba było wypłoszyć, nie? Szkoda, że tutaj nie ma systemu oznaczania. Chyba w trójce dopiero jest wprowadzana, albo w czwórce. Nie jestem pewny nawet. Ale wiem, że jakoś późno. Dość. Jest oznaczanie przeciwników. Żebym chociaż wiedział, ile ich tutaj jest, to też by było fajnie. No, trzech minimum. Jednego mogę sobie zdjąć tak na luzaku w sumie, tylko trzeba mu strzelić w głowę, nie? Dobra, tam jest ze czwartego. Na razie. No, żeż drzewo mu pomogło, no. Okej, przeładujmy. Ale mi to jeszcze na plecy tylko ktoś nie wszedł, to w ogóle będzie fantastico, nie? A nie, to nie był człowiek, przepraszam. Dobra, muszę pamiętać, żeby pilnować tamtej strony. O! Kurwa! Snajper. Muszę to chyba lepiej rozpocząć. Czy sam początek nie był najgorszy, bo ja od razu jeden bąbel padł, tam się jakiś skarbek w ogóle błyszczy. Jest tu. Dobra, drugi padł. Teraz tego snajpera tylko... Chyba padł. Nie padł. Dobra, teraz nie żyje na pewno. Oczywiście, że jest drugi snajper, nie? Jeszcze oni są tak odporni. Wieprzone gady. No i jeszcze, kurwa, rakietnice, no. O, god damn. Dobra, tam jest bąbel. Okej, okay. Jeszcze był jakiś bąbel ze strzelbą, z tego co kojarzę. Gdzie on się mógł schować teraz? Oh shit! Tutaj. Dobra, czy ja tu sobie zebrałem tą amunicję? Nie, świetnie. Sobie wezmę ją teraz. Dobra, o ile tutaj jeszcze ktoś jest, to zaraz się o tym pewnie dowiem, bo sobie biegam teraz jak pojebany po środku tego placu. Tak, ty masz dla mnie amunicję. Ty już nie masz dla mnie amunicji. Jest tu ktoś jeszcze? O, shit. Gdzie oni się tu rozbiegli? Halo. Dobrze. Wszystkich? Potrójny? Trzech! A, ha, ha. Tyle radości. To sobie przeładuję. Wiecie, wszedłem tu, bo ja czułem, że tu się jeszcze może ktoś kurwa ukrywać, nie? Nie ma tego kurna. Rakietnicę pieprzoną. Ja chyba tutaj muszę wejść. Tak jest. Dobra, nie chce mi się biegać, szukać więcej niczego, bo nie wiem, czy... Hej. Czy znajdę. Wiem, że ci się uda, młody. Co teraz? Nie wiem. Wymyślam na bieżąco. Ale to na pewno dobre miejsce. Dobra, mam tu takie znaki. To ma związek z tymi symbolami. Ech.
Czy tu jest kolejność? Puchar, strzały, książka. Rany. Roman i Navarro zrobili tu niezły bajzel. Puchar, strzały, książka, kotwica. Korona, wąż, muszla. Puchar, strzały, książka, kotwica. Dobra. To nie. To nie. To jest książka. To jest puchar, nie? Na pewno to dobre miejsce. Chyba nie chodzi o kolejność, tylko o ułożenie. Wiecie, puchar ma być tak, korona ma być do góry, wąż ma być w lewo. Czajcie. Bo tu mogę sobie kręcić w nieskończoność. Książka jest dobrze. Książka jest nawet dobrze. Strzały są źle. Strzały mają być do góry. Kotwica jest ok. Muszla jest chyba do dołu w tej książce. Zaraz to w ogóle zweryfikuję, ale tak mi się coś kojarzy. I wąż ma być na lewo. Ja, proszę bardzo. Ha. Rozjebane. Myślałem, że będę musiał obracać albo przytrzymywać, albo coś, nie? Chyba dobrze trafiliśmy. Główka? Co tam widzisz? Nie wiem. Może ślepy zaułek. Chwila. Wydaje mi się, że tutaj może być przejście. Co się stało? Sali, zabieraj się! Pułapka! Czemu go nie wciągnął? Sullivan, wszystko okej? Sali! Tak, dobrze. Jestem cały. Pobijałeś mi tyłek. Dobra, lepiej wróć do biblioteki. Trzeba będzie poszukać innej drogi. Możemy iść tylko przed siebie. Tak. Jo, skarbiec. Dobra, moi drodzy, ale tutaj sobie zakończymy. Ostatnio był troszeczkę dłuższy odcinek, ten będzie krótszy. Wiecie, ostatnio muszę się zastanowić nad swoją egzystencją i istnieniem i w ogóle dlaczego żyjemy i po co istniejemy. Ale no już niestety ostatnio jakoś tak mam takie, wiecie, to zimowa handla taka, nie? Ale dobra, dzisiaj dostaliście ten drugi oto odcinek. Mam nadzieję, że teraz przynajmniej będzie się po jednym pojawiało. Przez parę dni ostatnio mnie nie było. Mam nadzieję, że uda mi się narobić tyle zapasu, że nawet jak mi w razie czego coś wypadnie nie tak, że jak mam dzień wolny, no to tego zapasu wystarczy, wiecie. Tak jest dzisiaj, jak to nagrywam, wtorek. Tak, oglądacie to w środę, jest wtorek, w sumie to już środa w nocy. Dopiero się zebrałem jakoś do nagrywania, nie wiem, przez cały dzień byłem taki rozjebany psychicznie, nie chciało mi się nic, nie? Także dobra, macie, oglądacie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, bajos!